kolejna część potwierdzonych informacji dotyczących Assassin's Creed Shadows, które to zostało ujawnione w ostatnim czasie. No a w dzisiejszym materiale zajmiemy się wszystkim, co dotyczy walki, czy to skrytobójczej, czy też bezpośredniej. Dodatkowo poruszymy tematy mechanik z tym związanych, czy też rozwoju umiejętności, no a także przyjrzymy się wszystkim broniom, jakie zostały zauważone, czy też potwierdzone przez deweloperów. No i tak też od razu zaproszę Was do poprzednich materiałów, czyli poprzednich dwóch części, które zostały nagrane z informacjami, takimi podstawowymi, no a w drugim materiale poruszyliśmy sobie już bardziej szczegółowe dotyczące kryjówki, czy też werbowania szpiegów. A propos tego ostatniego elementu, to tam jeszcze powinienem dodać do tego, co w ostatnim materiale mówiłem, tyle, że ci szpiegowie, których będziemy werbować, to będą pomagać nam również w eksploracji mapy i mają oni nam odkrywać interesujące punkty właśnie na niej zawarte, czyli prawdopodobnie zakładam, że będą to znajdźki, czy też jakieś inne może poboczne questy i będą nam o tym donosić. Wydaje mi się, że to jest ciekawa interakcja z członkami Bractwa, czy też członkami Ligi Shinobi, którą mamy tam tworzyć. No a Was zapraszam do podzielenia się tym, jaką broń, czy jaką mechanikę najbardziej doceniacie z tych, które dzisiaj sobie poruszymy w materiale. Tak więc koniecznie zostawcie odpowiedź w komentarzu, a my lecimy z materiałem. No i tak też na początku scharakteryzujmy sobie na szybko te dwie nasze grywalne postacie, Naoe i Yasuke, gdyż różnią się one stylem walki. No i tak też Naoe, czyli Shinobi, a dokładnie Knoichi, czyli ninja kobieta, bo tak się nazywa, posiada następujące atuty: skrytobójstwo, parkour, eliminację z ukrycia, lekki pancerz, ciche poruszanie, znajomość ładunków wybuchowych, chociażby takich jak bomby dymne, no bo to się zalicza do tego. No a z negatywów, no to trudność walki z kilkoma przeciwnikami bezpośrednio. No i tutaj raczej najlepszym wyjściem jest ucieczka z takiej potyczki. No a jeżeli chodzi o drugą postać, którą będziemy mogli grać, no to Yasuke, czyli nasz czarny samuraj, którego atutami jest przede wszystkim siła, no i walka bezpośrednia, ale i również dystansowa, co poruszymy trochę dalej w tym materiale. Do tego ciężki pancerz, głównie będziemy blokować czy też przełamywać ataki przeciwników, raczej nie będziemy robić uników, no i oczywiście walka z kilkoma przeciwnikami naraz. Jeżeli chodzi o skradanie i parkour tą postacią, no to tutaj powiem szczerze, że zaskoczyłem się, bo również będzie możliwe, aczkolwiek ma być on wolniejszy, ten parkour, głośniejsze skradanie, no i ogólnie sterowanie podczas tych akcji ma być cięższe w odczuciu. Dla tej postaci również podczas samego parkouru czy też wspinania przechodnie mają zwracać na niego uwagę, a to z tego względu, że jest on samurajem, czyli wysoko postawioną jednostką, co raczej takie akcje no nie wpisują się w jego obowiązki i jego zachowanie, co ma jak najbardziej sens. No a teraz przejdźmy sobie do broni, jakimi przyjdzie nam się posługiwać, tak więc na początek Naoe, no i tutaj mamy po kolei grappling hook, czyli hak z linką, możliwość wspinaczki na ściany, ale i do eliminacji przeciwników, tylko to będzie raczej w określonych miejscach, nie będzie dowolność jego używania. Dodatkowo ma pomóc nam w szybszym przemieszczaniu się po mapie, czego jednak nie doświadczymy w przypadku Yasuke. Kolejno również broń czy też narzędzie, którego nie będzie posiadać Yasuke, czyli ukryte ostrze, aczkolwiek tutaj z tym ukrytym ostrzem jest ten taki niuans, że możemy go używać w klasyczny sposób, no ale również jest on zmodyfikowany z tego względu, że będzie on się tak łamał o 90 stopni, tworząc sztylet czy też taki nóż bardziej. Tutaj od razu z tym aspektem jest związany dual wielding, czyli po prostu, że możemy używać dwóch broni naraz. Praktycznie to chodzi o to, że dwie takie same bronie naraz, aczkolwiek no w tym wypadku nie do końca, ale ogólnie posługiwanie się tym ukrytym ostrzem zmodyfikowanym, dodatkowo tanto, czyli takim sztyletem japońskim w drugiej ręce, będzie wyglądać jak istny dual wielding, czyli bardzo ciekawe. W tym aspekcie również przy ukrytym ostrzu warto wspomnieć, że sama walka bezpośrednia sprowadzać się będzie do możliwości jej użycia, co jest bardzo wyczekiwanym aspektem przez społeczność, gdyż w ostatnim czasie nie mogliśmy tego robić. A pamiętamy z tych podstawowych gier, że była taka możliwość,
No i bardzo efektownie to wyglądało, no i tutaj również to powraca. Oczywiście tutaj nie możemy pominąć katany, aczkolwiek ja pewności nie mam, czy to jest katana, ale wiadomo, widać ten miecz. Nie jest ona zawieszona w tradycyjny sposób właśnie przy boku, a na plecach u naszej Naoe. No ale myślę, że nie ma to większego znaczenia, bo samo słowo katana oznacza miecz po japońsku, więc no po prostu jest to miecz. Tak więc no tego nie mogło tutaj zabraknąć. Ciekawostką co do tego miecza to jest fakt, że Andy Reloads w swoim materiale wspomniał o tym, że będziemy mogli kraftować takie katany z surowców, które będziemy zbierać. Wydaje mi się, on tam stwierdził, że jest to potwierdzone info od deweloperów. Nie wiem, czy on uzyskał to info, bo ja ogólnie szukałem tego po różnych materiałach i nie znalazłem, ale no, ciekawy sposób, jeżeli byśmy mogli to robić, aczkolwiek wydaje mi się, że o wiele bardziej utrudniłby rozgrywkę, rozszerzyłby tą paletę po prostu rzeczy, które będziemy robić, a naprawdę wydaje mi się, że będzie wypełniony świat aktywnościami i jeszcze do tego mielibyśmy zbierać i jakieś unikatowe rzeczy kraftować, no ciekawe, dajcie znać co wy o tym sądzicie, a my lecimy dalej, czyli już przechodzimy do Kusarigama, czyli sierp z łańcuchem, a na końcu z drugiej strony jest przyczepiony odważnik, który również wydaje mi się, że widzieliśmy na zwiastunie, a nawet jeżeli nie widzieliśmy tego na zwiastunie, no to na grafikach, które dostaliśmy wraz z premierem zwiastuna widnieje tam, tak więc no mamy po prostu potwierdzenie, już nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądać ta walka. No ta broń ma służyć oczywiście Naoe do walki z kilkoma przeciwnikami, a raczej do tego, żeby za blisko do nas nie podeszli. Sama ta broń ma potencjał na naprawdę efektowne kombosy, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W przypasku na grafikach koncepcyjnych u Naoe również widzimy kunai, czyli te takie sztylety z kółkiem na końcu. Dalej mamy dostać bomby dymne, co również widzimy na tych grafikach, które są zaznaczone teraz i widzicie. No i na koniec shurikeny, które widać ewidentnie w zwiastunie, w tej pięknej, efektownej scenie, którą teraz widzicie, gdzie po wspinaczce Linką z hakiem następuje wyskok Naoe, no i rzut trzech naraz shurikenów do tej postaci, którą goniliśmy na samym początku. No bardzo, bardzo dobrze to wygląda, sami przyznajcie. No i ciekawy jestem, czy czasem to nie będzie jedna z umiejętności, a w sumie nawet dwie, z tego względu, że sam wyskok, załóżmy z tej Linki z hakiem, to powinno być jako jedna umiejętność, tak mi się wydaje, a druga to możliwość rzutu trzema shurikenami naraz. Wydaje mi się dodatkowo, że będzie się to sprowadzać do funkcji takiej jak w przypadku strzelania z łuku, czyli spowolnienie czasu i możliwość, wiecie, szycia w powietrzu do kilku różnych celów. No i tutaj już byśmy mieli chyba wszystkie możliwe bronie, które wymieniłem. Jeżeli coś pominąłem, oczywiście nie krępujcie się, dajcie mi znać w komentarzu. No a teraz przyszła czas na Yasuke, a w sumie prawdę mówiąc, to jak gdzieś tam pooglądałem kilka materiałów, to powinno mówić się Yasuke, tak więc Yasuke. No a tu zaczniemy sobie od Daisho, czyli kompletu dwóch mieczy. Pierwszy miecz w tym przypadku tutaj mamy Uchi Katana, czyli długa katana. Dodatkowo drugim mieczem jest Wakizashi, czyli ten krótszy miecz. Tutaj nie będę wam wchodził w niuanse, czym się różnią, no po prostu jeden jest krótszy, drugi jest dłuższy, no i katana ma to do siebie, że jest przymocowana przy pasku, właśnie o czym wspominałem przy Naoe, no i zawsze jest ostrzem do góry skierowana, tak żeby od razu z pochwy wyciągając katanę mógł nasz samuraj wykonać cios atakujący, a nie tracić czas, żeby najpierw wyciągnąć, obrócić czy coś w tym rodzaju. Tak się doinformowałem na potrzeby tego materiału. No ale idziemy dalej, mamy te dwie bronie, czyli dwa miecze, dalej mamy Kanabo, czyli widoczny na zwiastunie broń obuchową, z którą Yasuke wyjeżdża przez te drzwi Sochi, czy Soji, czyli te papierowe takie rozsuwane drzwi, gdzie wylatują przeciwnicy po prostu po uderzeniu. Coś pięknego. By the way, są fajne umiejętności związane właśnie z tym wjazdem przez te drzwi, ale zaraz przejdziemy sobie przy omawianiu umiejętności właśnie. Dalej Kanabo i teraz mamy Yari, czyli włócznia z krótkim ostrzem na końcu, również widoczna na zwiastunie, aczkolwiek my jej nie używaliśmy z tego co kojarzę, tylko gdzieś tam inni samurajowie. Kolejna to broń drzewcowa, czyli Naginata. Tutaj ona różni się od Yari tym, że Yari ma krótki ten sztylet, ewentualnie z dołączonym jeszcze pod kątem 90 stopni drugim takim, nie wiem czy to ostrze, czy czymś takim. A tutaj mamy włócznię z przymocowanym ala mieczem na końcu.
No i te dwie włócznie takie mamy tutaj do wyboru i zapewne będą możliwe do używania dla naszej postaci Jaskę. Co ciekawe, jak wspomniałem na samym początku, no Jaskę również może obsługiwać broń dystansową. No a jaka może to być? Jak nie ta widoczna na zwiastunie, gdzie cały rząd samurajów, chociaż nie wiem, czy oni się tak nazywali, ci, którzy obsługiwali arkebuzy, czyli te takie muszkiety, które widzimy, które to Portugalczycy dostarczyli właśnie do Japonii. W każdym razie dodatkowo również do broni dystansowej zaliczamy łuk, który będzie na wyposażeniu Jaskę, co potwierdzone zostało przez Charlesa Benoit, czyli reżysera Assassin's Creed Shadows. No i dobrze, moi drodzy, tyle by było z tych broni, które mamy tutaj wymienione. No a teraz przejdźmy sobie do rozwoju umiejętności naszych postaci. No i tutaj pierwsze co, a propos broni, no to każda broń ma mieć własne drzewko rozwoju. Tak więc wydaje mi się, że każda broń będzie modyfikowana i będzie to związane z tym, czym dłużej będziemy ich używać, tym lepiej będziemy się nimi posługiwać. Sam rozwój broni ma postępować wraz z ciągłym jego używaniem. Czym dłużej, tym lepiej. Taka typowa RPG-owa mechanika. Tutaj również rozwój postaci ma wyglądać w podobny sposób, co wyglądało to w Assassin's Creed Valhalla, czyli zbieraliśmy różne te zwoje z umiejętnościami. Tutaj w przypadku Naoe mamy zbierać zwoje ninja, natomiast, i to było potwierdzone, natomiast co do Jaskę nie do końca wiadomo, jak to będzie wyglądać, ale zakładam, że w ten sam sposób, o ile nie będzie to sprowadzone do tego, że wystarczy, że bierzemy jeden zwój bez różnicy, którą postacią i w tym momencie w obydwóch postaciach będziemy mogli odblokować nową umiejętność. A mówię to dlatego, z tego względu, że cały exp zbierany podczas grania nie będzie miał wpływu, którą postacią zrobimy, bo jeżeli zbierzemy Naoe, no to również i Jaskę dostanie ten exp i również nie będzie, że tak powiem, za słaby w przypadku, gdybyśmy ulepszyli Naoe, a jego nie, tylko ma być to równomiernie progresowalne. Dodatkowo surowce, bronie, również jeżeli znajdziemy, no to mają być dodawane na ekwipunek dla dwóch postaci. Z tym wyjątkiem, że niektóre bronie nie będą możliwe do wyposażenia na danej postaci. No stawiam, że arkebus czy łuk nie będzie możliwe do wyposażenia dla Naoe, natomiast Linka z hakiem chociażby, czy może z shurikeny, czy kunai nie będą możliwe do wyposażenia na Jaskę. Co jest po prostu zrozumiałe. Jedną z interesujących kwestii co do rozwoju postaci jest na pewno to, czy będzie się dało Naoe rozwinąć w stronę walki bezpośredniej, no a Jaskę na przykład pod skrytobójstwo i podskradanie. No i tutaj jest powiedziane, że będziemy mogli to zrobić, ale nie do końca. O co chodzi? Chodzi o to, że niektóre umiejętności, które będziemy odblokowywać na danej postaci, będą dla nich unikatowe, czyli nie będą możliwe na drugiej postaci. Aczkolwiek będziemy mogli pójść w tą przeciwną charakterystykę, czyli Naoe jest skrytobójczynią, Shinobi, no to wiadomo, że pod walkę bezpośrednią będziemy mogli ją rozwinąć, ale nie będzie dało się jej tak daleko rozwinąć jak Jaskę w tym aspekcie, czyli po prostu nigdy nie osiągniemy tego poziomu rozwoju w danym aspekcie, na przykład walki bezpośredniej u Naoe jak dla Jaskę, no a u Jaskę nie osiągniemy tego poziomu w skrytobójstwie, w skradaniu, co Naoe. No i wydaje mi się to jak najbardziej zrozumiałe, no bo już deweloperzy powiedzieli, że niektóre misje będą typowo dla Jaskę, niektóre dla Naoe, no i mimo tego, że większość fabuły ma być dowolność wyboru, no to i tak my musimy mieć spersonalizowane konkretnie misje do wykonania dla tych dwóch charakterystyk postaci. No i na tym zakończymy sobie rozwój umiejętności, no a przejdziemy do mechanik związanych z walką, skradaniem i tego typu rzeczami. No i tak też na początek w wywiadzie IGN zostało wspomniane, że masa nowych mechanik towarzyszących skradaniu ma być super satysfakcjonująca. Nie jest aczkolwiek tutaj nic wspomniane konkretnie, chociaż kilka było wymienionych, które sobie tutaj właśnie poruszymy. No i na pierwszy rzut idzie czołganie,
które to było już dawno temu przekazane w pierwszych plotkach o Assassin's Creed Red, no i jest ono potwierdzone. Wydaje mi się, że ono otworzy nam dużo ciekawych możliwości, na pewno zmodyfikuje sposób poruszania się i skradania w niektórych misjach. Dalej mamy niszczenie zbroi u przeciwników. No i tutaj wydaje mi się, że będzie to po prostu u jakichś lepszych przeciwników, gdzie najpierw będziemy musieli zniszczyć ich zbroję, żeby się rozsypała, no a później już przejdziemy do konkretnej walki, no i szybkiego wykończenia, tak mi się wydaje. Kolejno mamy możliwość znokautowania przeciwników, czyli chodzi tutaj o pacyfistyczne podejście, jeżeli byśmy takie chcieli uskutecznić. Wydaje mi się to fajną możliwością, dobrze, że tutaj mamy ten wybór. Chociaż prawdę mówiąc, Ubisoft nam nie w każdym aspekcie daje wybór, co jest dosyć dużą kontrowersją aktualnie, ale nie będziemy dzisiaj w tym materiale tego poruszać, może gdzieś w kolejnym. Teraz trafiamy na bardzo fajną mechanikę, czyli destrukcję otoczenia. Tutaj w wywiadzie zostało to zaznaczone jako low level destruction, czyli po prostu zniszczenia w małym stopniu. I przede wszystkim co było zaznaczone, to że będziemy mogli na przykład stoiska na targu niszczyć. Zresztą no to jest takie w sumie nic nowego, bym powiedział, bo to było już w pierwszych odsłonach serii. Dalej tutaj to, co wspomniałem, czyli te soji doors, czyli te drzwi przesuwne soji, te takie papierowe japońskie, co się może od razu z nimi kojarzyć, no to w zwiastunie widzieliśmy, jak przeciwnicy uderzeni Kanabo przez Jaskę wypadają przez te drzwi, no to zakładam, że taka będzie opcja. Dodatkowo Naoe będzie mogła dokonywać eliminacji ukrytym ostrzem przez te drzwi, poprzez prawdopodobnie, jeżeli będziemy widzieć zarys postaci, oświetlony cień, który będzie rzucał nam po światę, no to wtedy będziemy mogli wyeliminować. Fajny smaczek. No i dodatkowo, że Jaskę będzie miał taką umiejętność jak wyważenie drzwi wzmocnionych z bara. Co prawda stawiam, że te drzwi papierowe również, ale było tutaj zaznaczone, że te wzmocnione drzwi. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o destrukcję. Ciekawy jestem, czy powrócą tutaj chociażby takie rzeczy jak worki z jakimś barwnikiem czy z mąką, jak miało to miejsce w Mirażu czy z Valhallą. No i również jestem ciekawy, czy na przykład do tej destrukcji wlicza się coś takiego, jak widzieliśmy na zwiastunie, że Jaskę jest w stanie rozwalić, zniszczyć broń przeciwnika, bo mamy takie ujęcie, które właśnie widzicie. Ogólnie rzecz biorąc jestem ciekawy, cóż jeszcze tam się zaliczy, ale to prawdopodobnie już po ujrzeniu gameplayu 10 czerwca na Ubisoft Forward, na które was również w tym momencie zapraszam, gdyż będziemy sobie streamować i oglądać na bieżąco, cóż tam nowego nam Ubisoft pokaże. No a przechodząc dalej, no to mamy dynamiczne oświetlenie, które już było przeze mnie wspomniane bodajże w pierwszym materiale, no i ono się sprowadza do tego, że ma mieć ono wpływ na skradanie, a tutaj konkretnie mowa o tym, że poza tym, że będziemy rzucać cień, czy będziemy mogli się w tym cieniu chować, no to również przede wszystkim w sumie chodzi o to, że będziemy mogli eliminować źródło światła, czy to pochodni, czy to innych jakichś latarni, żebyśmy mogli wykreować sobie nowe podejście jako Naoe, no i ukryć się w cieniu. Tak więc to jest kolejny game changer wprowadzony w tej odsłonie. Kolejny aspekt, kolejna mechanika, którą również już wcześniej wspomniałem, bodajże w pierwszym materiale, to jest realistyczne odwzorowanie obrażeń zadawanych przy każdym rodzaju broni. Tutaj to także było zaznaczone w wywiadzie IGN, no i jestem ciekawy, gdyż było to porównane do Fruit Ninja, możecie kojarzyć tą gierkę mobilną, no i że takie cięcia, jak tam są robione, to tak będzie wyglądać w przypadku każdej broni. No zobaczymy, czy tak będzie wyglądać. No ostatnie dwie ciekawostki w sumie, no to choreografia walki i poruszania się postaci widoczna na zwiastunie ma odwzorowywać ruchy, które ujrzymy w samej rozgrywce. No a ostatnie, no to walka samurajem, tak zwany taniec, no bo jeżeli widzieliście jakieś ujęcia, gdy samuraj z samurajem walczy, czy graliście chociaż Ghost of Tsushima, no to wiecie, że to nie jest super dynamiczna walka, tylko polega na parowaniu i gdzieś tam unikach, dodatkowo no, wyprowadzeniu tego odpowiedniego ciosu i ma ona wyglądać no, jak w filmach Kurosawy, tak to napisali. Ja osobiście nie oglądałem, ale domyślam się, jak to wygląda. No a napisali dokładnie
w ten sposób. Kiedy mamy wojownika typu miniboss, naprawdę chcemy, aby wyglądało to jak pojedynek, mówi Benoit. A więc ta wymiana bloków, parowań, uników, więc to zawsze jest jak taniec. No i dodatkowo tutaj jeszcze było wcześniej nawiązanie do tego, że oczywiście prawdziwa samurajska fantazja ożywa w pojedynkach w stylu Kurosawy, chociaż Ubisoft Quebec nie wykorzystuje filmografii legendarnego reżysera jako bezpośredniego wpływu, nadal chce tego poziomu napięcia. No zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać. Wydaje mi się to ciekawe, chociaż ja jestem bardziej zwolennikiem tej walki dynamicznej, jak było to chociażby w Odyssey czy Valhalla, no bo tam mogliśmy używać różnych ciekawych umiejętności, ale wiem, to jest Japonia, tutaj jest samuraj, no i jeżeli zdecyduję się na granie nim, no to muszę się z tym liczyć. Też jestem ciekawy, czy na przykład przy walkach z minibossem będzie nam dane wybrać Naoe, chociaż no jak wiemy nie jest do tego stworzona, ale jej umiejętności i jej rozwój możemy nakierować właśnie na walkę bezpośrednią. Ciekawe w jakim stopniu będzie to możliwe. No i dajcie znać, oczywiście jak na początku wam zadałem pytanie, która z broni czy też która z mechanik będzie dla was najlepsza, której nie możecie się doczekać. No a ja was zapraszam jeszcze do poprzednich materiałów, do tych poprzednich dwóch części, w której poruszyliśmy sobie o wiele więcej informacji, chociaż ten materiał jest i tak super długi. No i dziękuję na koniec wspierającym tutaj dla Adama, Spencera, Karoliny, Kamila, Falcona i Vanitasa, bo tylu aktualnie wspierających zdecydowało się gdzieś tam rzucić groszy, w sumie nie Wiedźminowi, tylko Bolsonowi, tak więc dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.